29 stycznia 2020 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Spojrzymy sobie na rynek dolara z perspektywy wieczornego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Jakby mówiliśmy sobie o tym, że fajerwerków specjalnych przed nie spodziewam się, ewentualnie czy w trakcie konferencji, czy po. Natomiast proszę też pamiętać, wielokrotnie o tym mówiliśmy, że ta właściwa reakcja może mieć miejsce 12-24 godziny po. Dodatkowo dochodzi kwestia związana z przepływami, jeśli chodzi o końcówkę miesiąca, te plus 2 środa dzisiaj, więc zarówno fixing w Londynie, jak i później końcówka sesji za oceanem, z tej perspektywy również mogą być ciekawe. Ok, po kolei, zaczynamy od euro-dolara. No i tutaj generalnie rzecz biorąc stało się, tak, dojechaliśmy i dokończyliśmy w końcu biznes i próbujemy ratować. Czyli co generalnie rzecz biorąc, co nam się tutaj dzieje? Przede wszystkim udało się sprzedającym no wybić, na pewno wybić stopy, tak? To jest dość istotna kwestia. Tyle tylko, że ten dokończony biznes nam tutaj trzyma rynek w tej chwili. W związku z czym zejdźmy na niższy horyzont czasowy. Z perspektywy wykresu godzinowego sporo będzie zależało od tego, gdzie my będziemy po fixingu w Londynie, czyli za tam po 17 czasu polskiego, to tutaj jakby sporo będzie zależało. Natomiast parę rzeczy tutaj ciekawych może mieć miejsce w ramach Fedu i tutaj z perspektywy kupujących to jest ewentualnie ostatnie miejsce słabości, gdyby zostało wybite, tak? Na ten moment najzwyczajniej w świecie strefa podażowa, z której teoretycznie możemy osiągać niższe poziomy. W związku z tym, z perspektywy kupujących, przy bardzo agresywnej próbie podejścia, to albo retest tych minimów w okolicach fixingu, okay, albo wybicie, retest, ewentualna kontynuacja. Natomiast uważałbym przede wszystkim na kwestie związane z tym, że dużych fajerwerków do góry niekoniecznie musimy się spodziewać. Ja to już tłumaczyłem i tutaj jakby niewiele od tej strony nam się zmieniło, tak? Istotna kwestia, na którą zwrócą uwagę sprzedający i myślę, że to są poziomy, na których przynajmniej będzie widoczna reakcja, to maksy po niemieckim PMI i maksy po Europejskim Banku Centralnym. Zwłaszcza kwestie czwartkowych maksów związanych z Europejskim Bankiem Centralnym będą tą sprawą kluczową. Czyli nawet jeśli ewentualne longi byłyby w grze, to albo piątkowe maksy, albo ECB, Europejski Bank Centralny maksy jako potencjalne zasięgi, a znowu te dwa zaznaczone poziomy w dalszym ciągu to są kwestie, że jeśli zawitamy tutaj, to powinniśmy teoretycznie mieć aktywniejszą podaż. Kwestia plusów po stronie kupujących, bo ja ostatnio tak dość jakby więcej mówiłem o stronie podażowej. Na plus tutaj i podobnie zaraz na funcie jest kwestia utrzymania się wciąż powyżej psychologicznego poziomu 1,10. A myślę, że są szanse, że to ewentualnie dzisiaj to złamanie mogłoby nastąpić. W każdym bądź razie jedna i druga strona w przypadku euro-dolara ma argumenty w ręku. Funt. Tutaj też żeśmy sobie rozmawiali z perspektywy dość ciekawej rzeczy związanej z linią. Robiliśmy sobie też, wyrysowaliśmy w dniu wczorajszym, jak widzicie, ten dolny cień miał miejsce, o którym rozmawialiśmy. Okay. Ja z tym funtem delikatnie, bardzo niewielką ekspozycją próbowałem się tutaj z drugiej strony przepychać. Bardzo podobnie jak na ETK-u sytuacja, wciąż jesteśmy powyżej psychologicznego poziomu 1,30. Ok, staramy się zejść raz, drugi, trzeci. Jakieś stopy są szorowane, ale na funcie sprawa jest odrobinę trudniejsza, bo oprócz dzisiejszego Fedu jutro mamy Bank of England. Ok, jutro mamy Bank of England. W związku z czym, gdyby te 1,30 tutaj nam runęło, 1,2980, to przypominam, że zasięgi potencjalne to są okolice 26,50. Kwestia związana z tym wybiciem i w to, jakby będą celowali sprzedający. Kupujący
cały czas z nadzieją na obronę, cały czas z nadzieją na obronę okolic 1.30, zwłaszcza z perspektywy tego, o czym żeśmy sobie rozmawiali, że trójkę już mieliśmy, a po wybiciu w chwili obecnej, świadkami czego jesteśmy, to retest. Widzicie, tak samo jak w przypadku eurodolara, na ten moment jedna i druga strona ma argumenty w ręku za tym, żeby byki mogły mówić, o tutaj tylko i wyłącznie longi, shorty, tylko i wyłącznie, że sprzedajemy. Okay? Będzie ciężko. Będzie ciężko, natomiast mamy cofnięcie na indeksach i mamy odrobinę pogorszony sentyment po domknięciu luk, o tym żeśmy sobie rozmawiali, a to sprawia, że ciekawie będzie wyglądało na, znaczy mamy szansę ciekawie wyglądać na dolarze z jenem. Generalnie rzecz biorąc, kwestia domknięcia luki i odrzucenia. Bardzo podobnie dolar z jenem idzie jak indeksy. Tyle tylko, że zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Jeśli ktoś szuka, będzie szukał po Fedzie możliwości sprzedaży dolara, to myślę, że właśnie dolar z jenem może być tego typu rozwiązaniem. Ale ja myślę, że my tutaj zrobimy coś na wzór 1 do 1 i to będzie, może sprzedaż dolara z jenem może być odwleczona w czasie, bo według mnie zrobimy coś takiego dzisiaj ewentualnie i jutro będziemy próbowali podbić. Potrzebujemy przetestować 1 do 1 109.40, 109.60 według mnie. Okay? I wtedy z tych poziomów droga ewentualnie otwarta w ramach kwestii tych dolnych cieni, czyli mówimy o okolicach 107,80, 107,60 na dolarze z jenem. I tutaj na ten moment akurat to jest jedyna para, w ramach której no nie mam pomysłu na kupno ewentualnie, tak? Przepraszam, no ale nie mam. Ciężko mi powiedzieć, że tutaj obie strony mają argumenty w ręku, bo dopóki jesteśmy pod tym miejscem, które teoretycznie miało trzymać byki, okay? Dopóki jesteśmy pod 109,40, 109,60, to delikatną przewagę próbują zdobyć kupujący, zwłaszcza z perspektywy tego obecnego cofnięcia i to pomimo dobrych wyników Apple'a na przykład, tak? Także w przypadku dolara z jenem, jeśli plan, to próba odrzucenia okolic 109,40, 109,60. Zobaczmy jeszcze kwestię dolara kanadyjskiego w notowaniach z dolarem amerykańskim. Mamy cofnięcie na ropie, o którym rano mówiliśmy sobie, natomiast czekamy na publikację danych dotyczącą zapasów. I bardzo ciekawie wyglądamy, tak? Mianowicie z perspektywy ewentualnie budowy górnego swingu, to praktycznie rzecz biorąc, gdyby nie to, że mamy Fed dzisiaj, gdyby nie to, że ten sentyment nam się trochę pogarsza, ale to kwestia ropy może zmienić tutaj pewne rzeczy, no to jesteśmy prawie że z perspektywy górnego swingu za argumentami propodażowymi, ok? Natomiast jest druga strona medalu. Wydarzenia w kombinacji wczorajszy i dzisiejszy dzień to jest kwestia retestu ostatniego miejsca słabości, moi drodzy, ok? W związku z tym prawdopodobnie rynek jest mniej więcej w ten sposób uwięziony. Ok? I albo runie 31,30, 31,15, albo wybijemy te maksy i zamkniemy się powyżej 32, co teoretycznie otworzyłoby drogę w kierunku 32,50, 32,70. Natomiast złamanie tego, o czym wspomniałem, złamanie 31, no nawet tutaj musielibyśmy wziąć pod uwagę 25, zamknięcie pod 31,20 mogłoby otworzyć drogę w kierunku 30,50, 30,20 i psychologicznego poziomu 1,30 na USD CADzie. Tyle ode mnie. Jeśli będzie taka potrzeba, to po decyzji Fedu, a jakieś szybkie uaktualnienie
teoretycznie ma szansę się pojawić. Ja, jeśli mogę coś od siebie, prawdopodobnie ustawię sobie trzy pary. Będzie to dolar z jenem, będzie to funt z dolarem, będzie to euro dolar, żeby móc się skupić. Może nawet ewentualnie z funta zrezygnuję ze względu na jutrzejszy Bank of England. Tak, żeby tylko być na dwóch najbardziej płynnych parach, tak jak mówię, Fed, końcówka miesiąca, dość istotne sprawy. Najistotniejsze pytanie, czy będą fajerwerki, czy z dużej chmury mały deszcz? No to się okaże już niebawem. Wszystkiego dobrego, nie dajcie się złapać w pułapkę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.